On, istotny mężczyzna w swojej podróży, stoi w obliczu przeszkód na drodze naprzód, pochłonięty pytaniem o swoje wcześniejsze wybory i powody, które doprowadziły do dystansu między wami. Aniołowie, w swojej nieskończonej mądrości, pytają, dlaczego ten miłosny związek nie został pielęgnowany i zachowany. Przypomnijcie sobie te chwile, gdy płomień pasji, który wspólnie doświadczaliście, płonął z niemal namacalną intensywnością, tkwiąc w chwilach, gdy wszechświat zdawał się obracać wokół głębokiego połączenia, które was łączyło. Alchemia między wami była tak namacalna, tak przytłaczająca, że objawiała się w każdym geście, spojrzeniu i delikatnym dotyku. To niezwykłe więzi nie można było przeoczyć. Było tak wyraźne, że wszyscy dookoła, od bliskich przyjaciół i krewnych po obcych, mogli dostrzec wibrującą energię, która promieniowała od was. Ci, którzy mieli przywilej być świadkami waszego związku w tym czasie, nie tylko oferowali swoje bezwarunkowe wsparcie, ale również czuli głęboki podziw dla tej miłości, uznając ją za coś prawdziwie wyjątkowego i cennego w tym rozległym świecie. Teraz, w obliczu niepewności i wyzwań, które się pojawiają, ważne jest, abyście odwrócili się ku sobie i zgłębili głębiny waszych serc. Szukajcie mądrości tkwiącej w waszych duszach i pozwólcie jej prowadzić was w tej podróży odkrywania siebie i pojednania. Pamiętajcie, że prawdziwa miłość to nieoceniony skarb, zdolny pokonać przeszkody i przekroczyć czas i odległość. Nie pozwólcie, aby wątpliwości i strach powstrzymały was od ponownego połączenia się z tym, co kiedyś było tak wyjątkowe i transformujące w waszym życiu. Zaufajcie wskazówkom aniołów i bądźcie otwarci na przyjęcie możliwości uzdrowienia i odnowy, które pojawią się na waszej drodze. Razem możecie odkryć magię tego związku i budować przyszłość pełną miłości, zrozumienia i wzajemnego rozwoju. Pozwólcie sobie zanurzyć się w głębinach połączenia, które dzielicie, i pozwólcie, aby światło miłości prowadziło was z powrotem do siebie nawzajem. Bo w końcu to moc tego uczucia ma potencjał uzdrawiania ran, rozpraszania wątpliwości i tworzenia nowego początku pełnego nadziei i szczęścia. Byliście jak Wenus i Mars, dwa niebieskie ciała w doskonałej harmonii, każde uzupełniające się wzajemnie w sposób wzniosły. Razem promieniowaliście światem jasnym światłem waszej miłości, przynosząc czar i inspirację dla wszystkich tych, którzy przecinali waszą drogę. To połączenie przekraczało powierzchowność, było to połączenie dusz i serc, głębokość połączenia często nieobecna w współczesnych związkach, gdzie często panuje płytkość. Pomimo tego intensywnego i pozornie niezniszczalnego związku, nadszedł moment, kiedy, stawiając czoła złożonościom istnienia i nieuniknionym przemianom, podjęliście bolesną decyzję o podążaniu różnymi ścieżkami. Wybraliście nowych partnerów, pozostawiając za sobą to, co kiedyś było nierozłącznym związkiem. Teraz on znajduje się w wirze sprzecznych emocji, kwestionując wybory, które doprowadziły go do tego punktu. Zastanawia się, czy decyzja o rozstaniu była naprawdę najlepsza, czy istniał sposób na pokonanie wyzwań i zachowanie miłości, którą dzieliliście. Te myśli go prześladują, pozostawiając go w stanie głębokiej refleksji i introspekcji. Aniołowie, w swojej nieskończonej mądrości, rozumieją ból i zamieszanie, z którym się boryka. Otaczają go swoją bezwarunkową miłością i zachęcają do szukania odpowiedzi w sobie. Przypominają mu, że każde doświadczenie, jak trudne by nie było, niesie ze sobą cenne lekcje i możliwości wzrostu. Być może nadszedł czas, aby spojrzeć wstecz z współczuciem i zrozumieniem, uznając, że oboje robiliście, co w waszej mocy, w obliczu okoliczności. Być może nadszedł czas, aby przebaczyć sobie i sobie nawzajem, uwolnić się od ciężaru przeszłości i zrobić miejsce dla uzdrowienia i odnowy. Aniołowie zachęcają go do nawiązania kontaktu ze swoim wewnętrznym ja, do wysłuchania głosu swojej intuicji i do zaufania mądrości swojej duszy. Zachęcają go do objęcia teraźniejszości i wiary w przyszłość, wiedząc, że wszechświat ma dla niego większe plany i że prawdziwa miłość zawsze znajduje swoją drogę powrotną. W tym momencie introspekcji ważne jest, aby pozwolił sobie poczuć wszystkie emocje, które się pojawiają, bez osądzania czy oporu. By mógł znaleźć odwagę,
aby stawić czoła swoim najgłębszym cieniom i wyjść z tego silniejszym, mądrzejszym i bardziej świadomym siebie. I kto wie, może z czasem i uzdrowieniem będziecie mogli się spotkać w nowym rozdziale, niosąc ze sobą mądrość zdobytą wzdłuż drogi i gotowość do budowania jeszcze głębszej i trwalszej miłości. W końcu prawdziwa miłość nigdy nie umiera, tylko się przemienia i rośnie, prowadząc nas ku naszej najwyższej prawdzie i celowi. Dlaczego ponownie poruszasz ten temat? On staje w obliczu przeszkód na drodze naprzód, pochłonięty niepewnościami co do tego, co naprawdę się wydarzyło, i zastanawiając się, dlaczego nie zachowałeś kontaktu. Widzi, jak postępowałeś, odnosząc sukces i zdobywając uznanie po rozczarowaniu. Tak, rzeczywiście było ogromne rozczarowanie. Może nie opowiedziałeś swoich uczuć światu, ani nie napisałeś książki opisującej swoje cierpienie, ale niezaprzeczalnie silnie odczułeś tę stratę. Teraz widzi twój renesans, zdumiony i zdumiony, jak wzeszłeś z popiołów, by osiągnąć sukces i uznanie. Nie był tylko kolejnym bratnią duszą. Spośród wielu mógłby być uważany za jednego z najbardziej wpływowych na twojej drodze. Lata minęły, ale wspomnienie sobie nawzajem pozostaje żywe. Często pojawia się w twoich myślach i być może nawet we śnie. Twój sen to skarbnica pełna wspomnień o miłości i oddaniu, podczas gdy twoje podświadome ciągle maluje sceny alternatywnych rzeczywistości, w których wciąż jesteście razem. To głębokie i trwałe połączenie świadczy o sile prawdziwej miłości. Nawet w obliczu przeciwności i oddzielnych dróg, jakie życie nałożyło, więź między wami trwa, przekraczając czas i odległość. To jakby wasze dusze były splecione, połączone niewidzialnym wątkiem, który trzyma was razem, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Teraz, wobec tej refleksji, naturalne jest, że zadajesz sobie pytania o cel ponownego przeżywania tych wspomnień i emocji. Być może to zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie i zbadania lekcji i nauk, jakie przyniosło to doświadczenie. Być może to okazja do wyleczenia starych ran, przebaczenia sobie i jemu oraz znalezienia nowej perspektywy na przeszłość. Pamiętaj, że każdy związek, choćby najtrudniejszy był, przyczynia się do twojego wzrostu i ewolucji osobistej. Bóle i radości, które dzieliliście, ukształtowały cię na to, kim jesteś dzisiaj, i przygotowały cię na kolejne rozdziały twojej drogi. Więc pozwól sobie na odczuwanie wszystkich emocji, które się pojawiają, bez osądzania czy oporu. Przyjmij tęsknotę, nostalgię i wdzięczność za to, co przeżyliście razem. Rozpoznaj piękno i ważność tej miłości, nawet jeśli przyjęła ona inne formy w ciągu czasu. A przede wszystkim, zaufaj przepływowi życia i mądrości wszechświata. Wiedz, że wszystko dzieje się z powodu i że każde doświadczenie, choćby najbardziej bolesne, ma potencjał, by prowadzić nas ku naszemu najwyższemu celowi i najgłębszej prawdzie. Jak to możliwe, że tak intensywne i głębokie połączenie może po prostu rozpłynąć się w próżni? To pytanie nawet dezorientuje anioły, które zastanawiają się, dlaczego pozwoliłeś, aby prawdziwa miłość wymknęła się z twoich rąk. Niemniej jednak on, który tak wiele z tobą dzielił, rozumie głębokości twojego serca. Wie, że gdzieś w twojej duszy smutek po separacji wciąż rozbrzmiewa. Nawet na odległość obserwuje, uchwytne spojrzenia twoich pozostałych uczuć i cenne wspomnienia, które wspólnie zbudowaliście. Widzi cię nie jako kogoś przypadkowego, ale jako najbardziej lojalną, oddaną i magiczną osobę, jaką kiedykolwiek poznał. Mimo że możliwe, że znalazłeś nową miłość, specjalne połączenie, które wytworzycie, nadal trwa, splecione nie tylko przez czas, ale również przez przestrzeń, zjednoczone niewidocznym, niezłomnym więzem. Wybraliście się nawzajem i teraz cierpliwie czekacie na odpowiedni moment, aby być może rozpocząć na nowo to, co zostało przerwane. Być może oczekujecie na bardziej sprzyjające okoliczności finansowe lub stabilniejsze życie, zanim spróbujecie ponownie nawiązać więzi. Istnieje wzajemne zrozumienie, że obecna faza w podróży każdego z was nie jest ostateczna, lecz przejściowa, która musi być przeprowadzona ostrożnie. Ten czas oczekiwania może być trudny, pełen niepewności i niewypowiedzianych tęsknot. Niemniej jednak jest to także czas wzrostu i refleksji,
w którym możecie pogłębić zrozumienie siebie i wzmocnić wiarę w miłość, którą dzielicie. To okazja do pielęgnowania cierpliwości, zaufania i mądrości potrzebnej do pokonywania wyzwań, jakie życie stawia przed wami. Podczas tej podróży istotne jest, abyście pozostali wierni sobie i waszym najgłębszym wartościom. Żebyście mogli znaleźć siłę w połączeniu, które was łączy, nawet jeśli przyjmuje ono inną formę w obecnym czasie. Żebyście mogli zaufać doskonałemu tempu wszechświata i mądrości waszych serc. Pamiętajcie, że prawdziwa miłość jest odporna i przekształcająca. Maemme oči pokuniła nia precyskod, lekcenia rani ozwietlania naćcie mnie istić szycek. Nawet jeśli jesteście fizycznie oddzieleni, esencja tego, co razem dzielicie, pozostaje żywa i pulsująca, karmiąc wasze dusze i prowadząc was ku jaśniejszej przyszłości. Więc pozwólcie sobie na objęcie tej podróży z odwagą i wiarą. Ufajcie, że wszystko rozwija się zgodnie z boskim planem i że w odpowiednim czasie będziecie prowadzeni z powrotem do siebie, niosąc ze sobą mądrość, wzrost i jeszcze głębszą i prawdziwszą miłość. Tymczasem pielęgnujcie wdzięczność za nauki, wspomnienia i szanse na ewolucję i stanie się najlepszą wersją siebie. Wiedzcie, że miłość, którą dzielicie, jest rzadkim i cennym skarbem, zdolnym przekraczać czas i odległość. W tej złożonej równaniu emocji i decyzji wiele czynników jest na wagę. Sytuacja nie jest wcale prosta i nikt tu nie jest całkowicie niewinny. Warto podkreślić, że nie mówimy tu o cudzołóstwie ani o jakiejkolwiek formie niewierności. Oboje zachowujecie swoje szlachetne i czyste intencje. Nie zdradziliście swoich obecnych partnerów ani dusz, z którymi każde z was teraz jest związane. Wzajemny szacunek dla sytuacji drugiej osoby pozostaje nietknięty, a lojalność wobec waszych obecnych okoliczności jest niekwestionowana. Mimo upływu czasu i rozbieżnych dróg życiowych, wyjątkowe połączenie, które dzielicie, nadal jest żywe i obecne, tkając niewidzialny wizerunek wspomnień i uczuć, których żaden z was nie może ignorować. Jest zauważalne, że oboje często wspominacie siebie nawzajem w rozmowach ze wspólnymi przyjaciółmi i znajomymi, podkreślając, jak głęboka i znacząca była i nadal jest ta relacja. To nie jest tylko jakiekolwiek połączenie. To prawdziwe połączenie kosmiczne, więź, która przekracza granice zwyczajności i sięga do domeny mistycznego i niezrozumiałego. Nawet po latach dzielicie wspólne telepatyczne połączenie, cichą, ale niezwykle potężną komunikację, która przekracza ograniczenia czasu i przestrzeni. Ta miłość, którą darzycie się nawzajem, nie jest ograniczona czasowymi standardami. Jest ponadczasowa i, w tajemniczy sposób, pozostajecie wierni sobie nawzajem. Wasza lojalność, miłość i duchowe połączenie przetrwały próbę czasu, pozostając niewzruszone pomimo przeciwności losu i zmian kursu w waszych osobistych życiach. Teraz, wobec tego niepodważalnego dowodu trwającego połączenia, spoczywa na was odpowiedzialność za odkrycie prawdziwego znaczenia tej trwałej jedności. Czy dzielicie wspólne życia w poprzednich reinkarnacjach? Czy jesteście przeznaczeni do spotkania się w tej inkarnacji? Odpowiedzi na te pytania mogą ujawnić, dlaczego wasze połączenie wydaje się tak intensywne i nieuniknione. Być może jesteście przeznaczeni do odegrania razem istotnej roli, która wykracza poza tradycyjne pojęcie romansu, rozciągając się na spełnienie wyższych celów, których jeszcze w pełni nie jesteście w stanie zrozumieć. Czasami zostajemy obdarowani boskimi misjami, zadaniami, które otrzymujemy, które nie mają sensu w świetle naszego ziemskiego zrozumienia, ale są niezbędne dla wzrostu i ewolucji naszych dusz. Każdy z nas posiada unikalne kontrakty duchowe z wyjątkowymi osobami w naszym życiu. Kontrakty te wyzwaniają nas, kształtują nas i prowadzą nas na drogę naszej prawdziwej duchowej podróży. On cię zna w sposób przekraczający zwykłe zrozumienie, głębiej niż ktokolwiek inny mógłby. Między wami istnieje ciągła telepatyczna komunikacja, wymiana myśli i uczuć, która przekracza granice czasu i przestrzeni, ujawniając niezwykłą głębokość połączenia, które dzielicie. W tym momencie możesz się zastanawiać, jak naprawdę go widzisz. Czy jest dla ciebie przyjacielem, kochankiem, bratem, siostrą czy małżonkiem w twoim życiu?
Oboje jesteście złączeni pragnieniem ożywienia tego specjalnego połączenia, chociaż nie jesteście pewni, co takie odrodzenie rzeczywiście BY oznaczało. W obliczu tej niepewności może być mądre szukać wskazówek u waszych aniołów i przewodników duchowych, którzy mogą oferować wglądy i rady dotyczące nawigowania przez to skomplikowane oddziaływanie. Możliwe, że oboje jesteście sobowtórami przeznaczonymi do doświadczenia połączenia, które wykracza poza konwencję małżeństwa i rodziny, relacji, która przekracza fizyczność, aby dotknąć duchowego i eterycznego. Możecie być jednym z tych rzadkich przypadków, które są przeznaczone do przekraczania ograniczeń trzeciego wymiaru i łączenia się w większe przedsięwzięcie, być może w projekcie, który obejmuje dziedziny humanitarne, artystyczne lub zawodowe. Chemia między wami była namacalna, przepełniona głębokimi i autentycznymi emocjami, sugerując, że związek mógłby ewoluować, aby spełnić większy cel w czasie. Ten większy cel mógłby być kluczem do zrozumienia, dlaczego nadal jesteście nieodparte przyciągani do siebie, pomimo wszystkich przeciwności. Bądź świadomy, że on z czułością przechowuje wszystkie dzielone wspomnienia, gromadząc każdy moment spędzony razem w specjalnym miejscu w swoim sercu. Te wspomnienia są cenne, świadcząc o wspólnej historii, która mimo zewnętrznych przejawów konfliktu, zazdrości czy separacji, wszystkie manifestacje niższego ego, twoja dusza rozpoznaje głębszą prawdę tych chwil. Te zewnętrzne trudności nie są w stanie zatrzeć rzeczywistości miłości, którą dzielicie, miłości, która jest czysta, głęboka i niezaprzeczalnie prawdziwa. Miłość bezwarunkowa, naprawdę jeden z najrządszych i najcenniejszych uczuć, jakie dwa istoty mogą dzielić, definiuje wyjątkową naturę relacji, którą oboje pielęgnowaliście przez lata. Ta miłość nie jest tylko powierzchownym uczuciem. Jest czysta, głęboka i prawdziwa, sięgając poza zwykłe okoliczności i przekraczając powierzchowność, która często charakteryzuje ludzkie interakcje. Ten rodzaj miłości opiera się na próbach i pozostaje stały, niezależnie od zewnętrznych zmian czy wyzwań, jakie życie może stawiać. Jesteście niewątpliwie wzajemnym błogosławieństwem, rozświetlającymi swoje wzajemne ścieżki intensywnością i pasją, której wielu szuka, ale niewielu naprawdę znajduje. Obecność drugiej osoby w waszym życiu jest jak latarnia nadziei i miłości, świadectwem potęgi autentycznej i głęboko zakorzenionej więzi. Jednakże, nawet w obliczu tak istotnej miłości, kluczowe jest, aby oboje poświęcili czas na staranną introspekcję dotyczącą obecnego stanu waszych związków miłosnych. Czy to z długoletnim partnerem, małżonkiem, czy może nową miłością, która zaczyna rozkwitać, ważne jest szczere ocenienie, gdzie się teraz znajdujecie. Żądaj sobie pytanie, czy to naprawdę jest osoba, z którą chcesz dzielić resztę swojego życia? Czy wyobrażasz sobie z nią wszystkie swoje jutrzejsze dni, starzejąc się obok siebie, dzieląc każdą chwilę radości i każde wyzwanie? Jeśli odpowiedź jest niepewna lub jest wahanie, może to być czas ponownej oceny tej przeszłej więzi. Życie stawia przed nami wiele dusz towarzyszących, z których każda jest przeznaczona, aby nauczyć nas czegoś wartościowego lub podzielić się rozdziałem naszej podróży. Pozwól, by te słowa rozbrzmiewały w twojej głowie i sercu. Pamiętaj, że jesteś głęboko kochana i chroniona przez wszechświat, stałe oparcie, które nigdy nie zawodzi. Pozostaw także pozytywną wiadomość w komentarzach dla tych, którzy mogą potrzebować pocieszenia lub odrobiny światła w swoich dniach. Wspólnie się podnieśmy, dzielmy się dobrymi energiami i wzmacniajmy się nawzajem w poszukiwaniu pełnego i szczęśliwego życia. Niech błogosławieństwa Boże i mądrość Wszechświata zawsze prowadzą cię ku pokojowi, wierze i pocieszeniu. Niech każdy twój krok będzie oświetlony pewnością, że podążasz właściwą drogą. I nawet w chwilach wątpliwości czy niepewności, wiedz, że nigdy nie jesteś sam. Niech ta świadomość zainspiruje cię do podejmowania decyzji zgodnych z prawdziwym celem twojej duszy i niech przez to nie tylko znajdziesz szczęście, ale także głębokie poczucie spełnienia. Amen.